Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnych historiach internautów. A dzisiaj o aferze związanej z biedronkową akcją naklejkową, o paczce znajomych, w której była też madeczka oraz opowieść z wypadu na zakupy do galerii handlowej. Zapraszam. Zacznijmy od historii opowiadającej o mamusi, która odpaliła się po tym, jak pewna dziewczyna nie chciała jej oddać naklejek, które uzbierała w tej całej akcji, którą Biedronka organizuje co jakiś czas. Zapewne znacie te akcje z naklejkami na maskotki, co Biedronka co chwilę organizuje. No więc ja te naklejki zbierałam. Nie dla siebie, ale mam siostrzenicę, więc zbieram te naklejki dla niej. Siostra zawsze prosi, bo jej córka wkręciła się na maksa w te maskotki. Generalnie ja tych naklejek nie odbierałam od razu, zbierałam sobie w tej aplikacji Biedronki, aż uzbierało się tego, uwaga, 41 sztuk. Po prostu stwierdziłam, że raz a dobrze odbiorę to wszystko naraz. Wchodzę więc do Biedry, biorę zakupy i podchodzę do kasy. Już w głowie się śmiałam, że jak kasjerka mi te naklejki wręczy, to będzie niezła akcja, bo 41 to nie byle co. No i teraz zaczyna się najlepsze. Kasjerka mi te naklejki wręcza, ja jeszcze uśmiechnięta, bo wiem, że mała będzie mega szczęśliwa, a tu nagle czuję na sobie wzrok. W sumie nie tyle wzrok, co taki laserowy skan wkurzonej matki stojącej za mną z dzieciakiem. Typowa mamuśka w akcji, zblazowana mina, rozczochrana fryzura, wiecie o co chodzi. I nagle ona, taka niby uprzejma, pyta: przepraszam, a pani te naklejki to na pewno potrzebuje? Bo wie pani, ja tu dla synka zbieram, a on bardzo chce tę maskotkę. No więc grzecznie odpowiadam: tak, niestety wszystkie są mi potrzebne. Widziałam, jak jej brew drgnęła. Z jednej miny miłej mamusi przeszła w bardziej wkurzoną wersję siebie, pomalutku się rozkręcając, i zaczyna: ale wie pani, pani ma ich bardzo dużo, a nam tak niewiele brakuje, może by się pani podzieliła, co? Już wiedziałam, że ta rozmowa zmierza w złym kierunku, ale starałam się jeszcze zachować spokój. Mówię więc: przykro mi, ale naprawdę wszystkie są mi potrzebne. No ale skoro pani ma aż tyle, to mogłaby pani dać chociaż kilka dla mojego syna. Pani chyba nie potrzebuje aż tylu. No i wtedy już we mnie coś pękło. Pomyślałam sobie, że skoro ona tak chamsko gra, to i ja mogę. A że byłam już na skraju nerwów, to mówię tak pół żartem, ale celowo, żeby ją jeszcze bardziej wkurzyć. Wie pani co? Wszystkie są mi potrzebne, bo zbieram je na maskotkę dla mojego psa. Nie spodziewałam się aż takiego efektu. W sekundę zrobiła się czerwona jak burak, a jej dzieciak, dotąd stojący cicho, nagle zaczął ryczeć, jakby mu się świat zawalił. Babka patrzy na mnie z takim wyrazem twarzy, jakby zaraz miała mnie rozerwać na strzępy. I nagle się zaczyna. Ona w ogóle nie przebiera w słowach. Co? Na psa? Ty chyba sobie żarty robisz. Ty pieprzona egoistka. Jak możesz być tak bezduszna? Ty nienawidzisz dzieci, co? I to jeszcze na jakiegoś kundla? Ja stoję w szoku, bo nie spodziewałam się takiego wybuchu. A ona leci dalej. Cała sklepowa kolejka już na nas patrzy, a ona krzyczy: żeby cię szlak trafił razem z tym twoim psem. Jak można być taką jędzą? Ty w ogóle masz serce, dziewczyno? I wtedy myślę sobie: nie no, wystarczy tego cyrku. Patrzę na kasjerkę, która wyglądała, jakby nie wiedziała, czy mam mnie ratować, czy wezwać ochronę. A babka dalej swoje. Wyzywa mnie na głos, dzieciak kryczy, jakby go ktoś obdzierał ze skóry, a ja stoję jak ta ofiara. Ale nie, nie dam się tak traktować. Odwracam się do niej i mówię całkiem spokojnie: skoro pani tak zależy, to niech pani sobie sama pozbiera, ale ja nie zamierzam oddawać tych, które zbierałam przez tyle czasu. To ją tylko jeszcze bardziej wścieczyło. Zaczęła rzucać zakupami na taśmę, a kasjerka w końcu powiedziała, że wzywa ochronę, bo sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wyobraźcie sobie, ochroniarz podchodzi, pyta co się dzieje, a ta babka zaczyna mu opowiadać całą historię, jakby to ona była ofiarą, a ja jakimś potworem. Na szczęście ochroniarz tylko na mnie spojrzał, westchnął i wyprowadził ją ze sklepu, bo inaczej chyba by się na mnie rzuciła. No a ja sobie spokojnie wzięłam te naklejki, zapakowałam zakupy i poszłam do domu, ale muszę przyznać, że ta sytuacja mnie nieźle rozwaliła. Czasami naprawdę się zastanawiam, co się dzieje z ludźmi. Najlepsze jest to, że matka najpierw gra kartą, miła mamusia prosi, a potem nagle transformuje się w Hulka. Kto by się spodziewał? Ty dzieci nienawidzisz, bo jak wiadomo, jeśli nie oddajesz swoich naklejek przypadkowej osobie w Biedronce, automatycznie jesteś wrogiem wszystkich dzieci świata. Ta bezczelna dziewucha nie ma serca, bo przecież serce człowieka mierzy się ilością oddanych naklejek z Biedronki. Zaraz pewnie dowiemy się, że Gandhi upadł moralnie, bo nie zbierał naklejek na pluszaki. Na wszelki wypadek, droga autorko, przygotuj się na to, że twoje zdjęcie będzie latać po mamusiowych grupach na Facebooku z podpisem: uwaga, ta pani nie dzieli się naklejkami i zbiera je tylko dla psa. Kilka lat temu mieliśmy taką paczkę znajomych. Klasyczna ekipa, spotkania co weekend, filmy, planszówki, czasem jakaś imprezka. W tej paczce była jedna osoba, która kompletnie nie pasowała do reszty. Do dziś się zastanawiam, dlaczego my się w ogóle zadawaliśmy. Pewnie z litości, bo inaczej tego wytłumaczyć nie umiem. A kto to taki? Oczywiście matka, typowa, która zawsze ma rację, a jej
siedzieć jak to pępek świata. Dosłownie wszędzie chodziła ze swoim synem, który do najgrzeczniejszych nie należał. Pierwsza akcja, którą do dziś wspominamy, to sytuacja z pizzą. Kiedyś jak zawsze siedzieliśmy u kumpla, luźny wieczór, każdy sobie coś tam gada, śmichy, chichy i stwierdziliśmy, że zamówimy pizzę. No to wiadomo, zrzutka. Każdy daje mniej więcej porówno, no ale nie matka. Kiedy wszyscy dorzucili po 20 zł, ona z takim wielkodusznym uśmiechem rzuca na stół 28 groszy. Myśleliśmy, że to jakiś żart. Patrzymy na nią, próbujemy zrozumieć, czy ona sobie jaja robi, czy może serio myśli, że to wystarczy. A ona wyluzowana mówi, no przecież dorzuciłam, tyle miałam w portfelu. Pizza przyjeżdża, my wszyscy grzecznie czekamy, żeby każdy wziął po kawałku, a ona i jej bachor rzucają się na pizzę, jakby nie jedli od tygodnia. Kiedy tylko otworzyliśmy pudełka, dzieciak rzucił się na największe kawałki, zjadł dwa naraz, a ona tylko patrzyła i w ogóle nie miała zamiaru go stopować. Zanim się obejrzeliśmy, cała ich dwójka zeżarła prawie połowę pizzy. My siedzieliśmy jak wryci, a ona tylko, ale to smaczne, dobrze, że zamówiliśmy tyle. Kolejna historia była jeszcze lepsza. Pamiętam, że raz wybraliśmy się nad jezioro. Taki spontaniczny wypad, grill, kąpiel itp. Wszyscy zabraliśmy jakieś jedzenie, sałatki, kiełbaski, napoje. Każdy coś przyniósł, żeby było dla wszystkich, bo wiadomo, tak to działa w paczce. No ale nie nasza matka. Ona przyszła z dwoma kromkami chleba. Po prostu, dwiema. Wszyscy siedzimy, rozkładamy jedzenie, ktoś tam zaczyna grillować, a ona z uśmiechem, jakby co najmniej przytaszczyła cały szwedzki stół, wyjmuje te dwie suche kromki i mówi: to dla mnie i dla młodego, ale widzę, że macie dużo, to się podzielimy. No i w sumie znowu jakimś cudem nikt jej wtedy nie opierdolił, bo nie chcieliśmy robić dramy, ale znowu wyszło, że ona i dzieciak zjedli więcej niż ktokolwiek inny. Dzieciak biegał, wyjadał ludziom z talerzy, a ona udawała, że nic nie widzi. Potem jeszcze wzięła jakieś trzy napoje i zabrała je do domu, bo zostaną na później. Ręce nam opadły, a najlepsza i zarazem najbardziej bezczelna akcja to była na imprezie urodzinowej jednego z naszych kumpli. Było to takie spotkanie trochę większe. Goście, muzyka, jedzenie, taka luźna domówka. Kumplowi naprawdę zależało, żeby było fajnie, więc przygotował całą masę przekąsek, ciast, tort, chłop się postarał. A nasza matka oczywiście wparowała na tę imprezę z synem, który jak tylko zobaczył tort, dostał jakiegoś amoku. Zaczął biegać dookoła stołu i wykrzykiwać, że chce kawałek. To nawet nie był taki normalny dziecięcy kaprys. On dosłownie zaczął krzyczeć na pół mieszkania, że chce torta teraz. Matka oczywiście zlewka totalna. Kiedy w końcu tort został pokrojony i nie dla jej syna w pierwszej kolejności, bo wiadomo, kolejność, to ten dzieciak wywalił połowę na podłogę, bo to nie był ten kawałek, który chciał. A co zrobiła matka? Uwaga, tu was zaskoczę. Nic, absolutnie nic. Ani słowa przeprosin, ani próby ogarnięcia sytuacji. Totalnie zero. Jakby to był standard, że gówniak rozwala jedzenie po mieszkaniu, a wszyscy mają się z tego cieszyć. No i teraz tak, po latach, kiedy sobie o tym myślę, nie mogę pojąć, dlaczego my w ogóle z nią trzymaliśmy. Może z litości, może dlatego, że reszta paczki nie chciała robić z tego dramatu, ale powiem wam szczerze, że takich akcji z nią było więcej, ale te trzy to takie klasyki, które do dziś wspominamy z obrzydzeniem. 28 groszy. Może myślała, że to jakiś średniowieczny system danin, gdzie chłopi oddawali symboliczną monetę seniorowi. Kobieta chyba po prostu traktowała wspólne spotkania ze znajomymi jak all inclusive w pięciogwiazdkowym hotelu. Ten jej system bring nothing, take everything powinien być wykładany na uczelniach ekonomicznych jako studium przypadku skrajnego optymalizowania kosztów. A najlepsze jest to, że ona prawdopodobnie do dziś uważa się za duszę towarzystwa i wspomina te spotkania jako: takie fajne były te nasze wspólne posiłki. Pamiętaj, drogi widzu, żeby kliknąć taki przycisk tam na dole pod filmem, żeby zostawić suba. A jeśli tobie również przydarzyła się jakaś ciekawa historia z Madeczką, Bąbelkiem albo Sebiksem w roli głównej, to koniecznie opisz ją na dole w komentarzu, a być może i twoja opowieść znajdzie się w odcinku. A teraz lecimy dalej. Teraz posłuchajcie o tym, co spotkało autorkę kolejnej opowieści, kiedy postanowiła wybrać się na zakupy do galerii handlowej. Bohaterowie tej opowieści to ja, Madeczka oraz policja. Akcja miała miejsce jakieś 2 lata temu, wybrałam się wtedy na zakupy do centrum handlowego. Pomyślałam sobie, że pójdę, kupię coś fajnego, może jakąś nową koszulkę, przewietrzę się, nie zaszkodzi. No i poszłam, nie przeczuwając, co mnie czeka. Już na parkingu coś było nie tak. Jeżdżę w kółko, a wszystkie miejsca zajęte. I wtedy widzę matkę w samochodzie na parkingu. Stała z dzieckiem, które biegało wokół auta, a ona zajęła 2 miejsca parkingowe. Standard, niech sobie parkuje jak chce, w końcu ma dziecko i jej wolno. Podjeżdżam i zasygnalizowałam jej, żeby się trochę przesunęła, bo miejsce obok niej było wolne, ale nie mogłam wjechać, bo jej auto było zaparkowane na 2 miejscach. Ona patrzy na mnie i drze się. A gdzie mam stanąć, co? Mam dziecko, nie widzisz? No więc mówię jej, żeby po prostu przesunęła auto o te 30 cm, żeby zmieścić się obok. Znowu zaczyna się drzeć, że ona tu stoi i nie będzie się przesuwać, bo jej dziecko
potrzebuje przestrzeni. Kompletnie nie zrozumiałam jej toku myślenia, no ale wiadomo, że one mają swój świat i swoje kredki. Machnęłam ręką i pojechałam szukać dalej miejsca. Wchodzę do galerii, robię zakupy, trochę mnie to odprężyło. Już prawie zapomniałam o tej babie, kiedy nagle widzę ją ponownie w sklepie. Jej dzieciak biega jak szalony po alejce z kosmetykami, a ona stoi przy półkach z promocjami, grzebie w ciuchach i kompletnie nie interesuje się tym, że jej syn wpadł właśnie w półkę pełną perfum i wylał flakonik na podłogę. Perfumy za kilkaset złotych rozlane, śmierdzi jak we francuskim domu mody, matka oczywiście nic nie widzi, bo jest zajęta polowaniem na promocję. Ekspedientka podchodzi, próbuje ogarnąć temat, a ta nagle się budzi i zaczyna wrzeszczeć, że to sklep jest źle urządzony i że jej dziecko nie jest winne. Nie wiem, jak to się skończyło, bo postanowiłam się ewakuować i odwiedzić jeszcze kilka sklepów. Wracam do auta, wyjeżdżam z parkingu i wjeżdżam na jedną z bocznych uliczek prowadzących do wyjazdu z galerii i stoi tam wiadomo kto. Samochód ma zaparkowany na środku drogi, bo coś tam grzebała przy siedzeniu dzieciaka, a za nią korek. Ludzie trąbią, wszyscy wkurzeni, a ona nie ma zamiaru się ruszyć. Postanowiłam zareagować, więc podchodzę do jej auta, pukałam w szybę, mówię grzecznie, że blokuje drogę i żeby zjechała na bok. I wtedy ona patrzy na mnie cała wściekła i krzyczy: a ty co, z jakiej racji się wtrącasz? Mam dziecko, nie widzisz? Co ty wiesz o życiu matki? Coś tam jeszcze dorzuciła, że mam coś przeciwko dzieciom i że takich ludzi powinno się karać. W tym momencie pojawia się policja. Nie wiem, skąd się wzięli, ale ewidentnie ktoś z tego korka ich wezwał. Dwóch policjantów podchodzi, zaczynają ją pytać, co się dzieje. Ten korek to przez nich, pokazuje na auta za nią. Ja tylko próbuję ogarnąć dziecko, a oni się na mnie uwzięli. Policjanci patrzą na nią, potem na mnie i na inne auta, które utknęły za nią. Zaczynają ją prosić, żeby po prostu przesunęła samochód na bok. Oczywiście zaczyna kłócić się z policją. Krzyczy, że ma dziecko i oni nie mają prawa jej mówić, co ma robić, że ona wie, co jest dla jej dziecka najlepsze. Policjanci stali tam jak wryci, bo chyba jeszcze nigdy nie trafili na kogoś, kto uważa, że dziecko jest powodem do łamania wszelkich zasad drogowych. W końcu stało się to, czego wszyscy oczekiwaliśmy. Policjant mówi jej, że za blokowanie ruchu dostanie mandat i prosi o dokumenty. Ta wpadła w szał, krzyczy, płacze, wyzywa, że to niesprawiedliwe, że ona ma dziecko i że co to za kraj, gdzie matka dostaje mandaty. W końcu przesunęła auto, ale nie bez rzucania obelgami i trzaskania drzwiami. Korek ruszył, a ja w końcu mogłam spokojnie odjechać. Ale to był cyrk. Kobieta, która myślała, że jej dzieciak jest przepustką do robienia absolutnie wszystkiego. Nasza bohaterka najwyraźniej myśli, że posiadanie dziecka to taki złoty bilet, który daje prawo do anarchii parkingowej i blokowania ruchu ulicznego. Pewnie jeszcze ma naklejkę Brian w aucie wielkości billboardu na tylnej szybie. Mam dziecko, nie widzisz? Jakby to dziecko było jakimś magicznym artefaktem, który automatycznie anuluje wszystkie przepisy ruchu drogowego i zasady współżycia społecznego. Panowie mundurowi chyba nie byli przygotowani na poziom logiki rodem z Alicji w Krainie Czarów. Pewnie w Akademii Policyjnej nie mają zajęć z podstaw negocjacji z osobnikiem Matka Pospolita w stanie wzmożonej roszczeniowości. I urzekł mnie ten fragment z parkowaniem na dwóch miejscach. Widocznie pani myślała, że skoro dostaje 800+, to należą jej się też dodatkowe metry kwadratowe parkingu. Pewnie jeszcze była oburzona, że nikt nie rozłożył jej czerwonego dywanu od samochodu do wejścia. A jeśli chcesz więcej, to zapraszam cię do obejrzenia poprzednich odcinków. Znajdziesz je klikając tutaj.